Siemanko Wolnościowe Świry, a wszystkie lewaki wypierdalać. Nagrywam ten film, bo miałem nagrać film Dlaczego warto mieć dzieci, gdyż od 6 miesięcy jestem tatą, szczęśliwym tatą małego Gagatka, małego Hektora i bardzo dużo myślę na ten temat, bardzo dużo czytam na ten temat i stwierdziłem, że mam coś wartościowego do przekazania. Ale jak zacząłem o tym głębiej myśleć, to sam wstęp do tamtego filmu jest na tyle obszerny, że stwierdziłem, że nagram inny film o tym. O tym temacie pod tytułem Weź kurwa odpowiedzialność za swoje życie. Gdyż jestem pewien, że jakbym wrzucił tamten film, to ludzie by pisali w komentarzach: "Ale co ty możesz wiedzieć o wychowaniu dzieci, jak masz dopiero dziecko 6 miesięcy? Albo przestań propagować rodzicielstwo i namawiać ludzi na dzieci, bo ktoś cię posłucha i będzie potem i zmarnuje sobie życie." I myślę sobie: "Ludzie, kurwa, czy jeżeli jakiś youtuber powie na YouTubie przykładowo, żebyś kupił Bitcoina, ty go kupisz i na tym stracisz, to czyja to jest wina twoja?" Czy youtubera. Ostatnio y, widzę właśnie takie, często takie akcje, że jakaś dziewczyna y, nagrywa filmy o tym, że była na głodówce. 90% komentarzy to jest hejt, że co ona robi? Że jakaś młoda dziewczyna jej posłucha i sobie krzywdę zrobi. Albo y, ta y, była żona Cejrowskiego, Beata Pawlikowska chyba, nagrała film o depresji. Wyraziła swoje zdanie, swoją opinię na temat depresji. Ludzie ją tak zhejtowali, że ona usunęła ten film i przeprosiła za to. Przeprosiła za wyrażenie swojego zdania. Ludzie. Jakby Ja przede wszystkim jestem libertarianinem, czyli to jest takie trudne słowo, które oznacza, że uważam, że ludzie są wolni, są odpowiedzialni, są odpowiedzialni za decyzje, które podejmują oraz za swoje zaniechania. Więc to ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie, za swoje decyzje, za swoje błędy, za swoje sukcesy. A nie jakiś polityk, jakiś youtuber czy jakaś inna osoba, która ci powiedziała, że masz coś zrobić. Tak jak ten tekst, który mnie zawsze denerwował, jak chodziłem do szkoły. Rozłączyłem się niechcący. Chodziło mi o tą szkolną taką sytuację, gdzie nauczyciele zawsze to mówili, ja pamiętam, jak, jak kiedyś rzucałem kamieniem w okno, i nauczyciel mi mówi, czemu rzucałeś kamieniem w okno? A ja mówię, y, bo kolega rzucał. A nauczycielka, a jak kolega by skoczył w ogień, to też by skoczył? No właśnie o co mi chodzi? No Świat nie działa w ten sposób. To my ostatecznie podejmujemy decyzję i to my ostatecznie bierzemy za nią odpowiedzialność, a nie kolega, koleżanka, czy jakaś inna osoba. I idąc dalej, Właśnie dlatego jestem libertarianinem, dlatego wierzę w wolność, przede wszystkim w wolność słowa. Uważam, że każdy człowiek, nawet największy kretyn, największy szaleniec, czy co gorsza, lewak, ma prawo się wypowiedzieć, ma prawo to nagrać, wrzucić to w przestrzeń publiczną. I powiem więcej nawet. Ja stanę w obronie tego lewaka i jego wolności słowa. Mimo, że się z nim nie zgadzam, to uważam, że ma święte prawo do wypowiedzenia swojego zdania, tak jak każda inna osoba. Uważam, że ludzie powinni się wypowiadać, że ludzie powinni ze sobą dyskutować, powinniśmy ścierać te poglądy ze sobą oraz działania, oraz rezultaty tych działań powinniśmy to porównywać i w obrębie tego, tylko, tylko i wyłącznie w obrębie tego, tej wolności, tego pluralizmu społecznego, różnych myśli, różnych idei, różnych poglądów, różnych działań, tworzy się lepszy świat i idziemy do przodu. Taki przykład, właśnie z wychowania dzieci, że kiedyś. 30 lat temu, powiedzmy, yy, wszyscy byli dzieci. Wszyscy bili dzieci. I powiem więcej, trzeba było bić dzieci. Bo status quo mówił, że jeżeli nie będziesz bił dziecka, to wyrośnie ono na bandytę, na kryminalistę, na złego człowieka. A dzisiaj nie można bić dzieci. I prawie nikt tego nie robi. Dlaczego? Bo jeżeli będziesz bił dziecko, to wyrośnie na bandytę, na agresywną, na agre na agresywną osobę i I stało się to właśnie dlatego, że ludzie ze sobą dyskutowali. Ludzie ścierali ze sobą te różne argumenty. A co więcej, porównywali ze sobą wyniki różnych badań, różnych eksperymentów, z tymi dziećmi, które były bite, do tych, które nie były bite, i w obrębie tego ludzkość doszła do wniosku, że może lepiej jest nie bić dzieci. Jakby, jaka jest obiektywna prawda? Ja nie wiem. Mi się osobiście podoba ten system, gdzie się nie bije dzieci i swojego dziecka nie będę bił, bo po prostu przekonało mnie wyniki tych eksperymentów, wyniki tych badań, ale one mogły się wydarzyć tylko i wyłącznie w sytuacji, w której dopuszczamy do głosu różnych ludzi z różnymi poglądami, a nie tak jak dzisiaj jest status quo, jest, przyzwala na to, żeby tych ludzi blokować, żeby, tych, żeby tym ludziom usuwać filmy, żeby ludzie się nie mogli wypowiedzieć, że się nie zgadzają ze statusem quo, jeżeli tak będzie, to nigdy tego statusu nie zmienimy. Ale uważam, że w długim terminie to jest niemożliwe, w długim terminie dobro zawsze zwycięży, przynajmniej ja w to wierzę, i taki przekaz chcę zostawić na YouTubie. I tak chcę też wychować swoje dziecko, żeby samo było właśnie dorosłe, żeby było odpowiedzialne, żeby samo potrafiło odróżnić dobro od zła, żeby samo potrafiło podjąć decyzję i wziąć za nią odpowiedzialność. I nie potrzebowało do tego jakiegoś youtubera i nie zwalało winy na niego to znaczy można się oczywiście zainspirować znaczy nawet trzeba słuchać różnych ludzi ale ostatecznie tą decyzję podejmujesz ty i tylko i wyłącznie ty i z takim przekazem chciałbym cię zostawić jeżeli ten materiał ci się podobał to oczywiście zapraszam do subskrypcji jeżeli chcesz więcej jak ja to nazywam wolnościowej propagandy i oczywiście zapraszam do dyskusji w komentarzach hejterów również enjoy